zaczynamy. Czekam tylko na obraz. Dobra, co my tu mamy? 6. misja, 2. kampania. Do wyboru gryfiny, golemy albo grand elfy. Golemy odpadają. Także albo gryfiny, może albo elfy. Ja bym się na gryfinę skusił. Chociaż myślę. Pewnie aniołów będę raszował w Castle. Może elfy wziąć. Nie, dobra, weźmy gryfy. Zawsze elfy tu wybierałem, ale może nie tym razem. We have agreed to cooperate in the destruction of King Griffinheart. I never thought I would fight alongside the necromancers, but today we forge weapons for both our armies. With their help, along with the forces from Brakada and Avale, we should be able to repel all undead from Erathia. Dobra, mamy kampanię. Te gryfy tu siedzą. O kurde. Trochę dużo wszystkiego. Ale bohaterzy są nafarmieni generalnie. Tyraxor 10 ataku. Gdzie te gryfy były? Może z Tyraxorem bym jakoś powiązał. A melodia zaczyna przy tym zamku. Głupio. Nekro przy tym. Chrystek. Dobra, zróbmy. Zróbmy sobie lookout tower. Będziemy wiedzieli, z czym mamy do czynienia. Jest sporo golda. To się na aniołki tu przyda. Ja zwykle będę pewnie aniołki raszował. Walking Dead. No, zacznijmy z tego zamku. Tu mamy gryfy. Melodia. Dawaj te gryfy. I co, tu raszują anioły, tak? Czyli baraki jako pierwsze. Archerów gryfinów nie musimy robić. Dobra. Zrobimy tak. Tych pajków zostawię tutaj. Zostawię czy brać? A zostawię przy Castle. Trudno. O, fort. Zarąbiście. Fort. Fort jest ciekawy. Nimbus. Czy jakieś czary trzeciopoziomowe? Nie bardzo. Idę tam, bo tam będzie armia. Idę w stronę armii. Na trupie nic nie było. To jest w tej budzie. Nimbus. Mogę logistykę wziąć w pierwszej kampanii. Może weźmy to wszystko. Nie mam drewna. Ja jeszcze zaczekam. Christian ma balistykę. To powinno być nieźle. Sania. Inteligencja. Kurde, nie ma drewna wolnoleżącego, widzę. Będę potrzebował pewnie te tartaki. Czy mam czary? Mam. Nie, nie mam czarów. O kurde. To niedobrze. To niedobrze. Niech to nie podbije w takim razie. Czemu nie mam czarów? To jest jakiś nowy bohater? To jest chyba nowy bohater. Dobra, wracam się do zamku w takim razie. Tu powinny być czary. Tak jest. Tylko mało many. Idziemy ich kakao 28. Muszę anulować kółkę. Tu balista powinna całą robotę odwalić czarną. Za 4 zombiaków ścina. Dobra, tu jest git. Teraz będziemy strzelać. Co mu się dzieje? Ale przecież ty połączyłeś się ze mną. Czemu on tak krzyczy? Nie wiem. Ty przecież się połączyłeś. Z tego co widziałem, to trochę to inaczej wyglądało. Nie poddawaj się, tylko po prostu walcz. Dawaj pada, dawaj pada. Z komentarza. O stary wersja w Dark Souls 2. Weźmy sobie magię powietrza. Na Wisdom tu bym nie liczył. No to Adam, musisz tutaj do mnie przyjść natychmiast. Chodź tutaj. Czemu ty na mnie krzyczysz i mówisz, daj mi parę z kolei ze mną? Jesteśmy razem, to jest ważniejsza, bo jak nie jest tak, tartak potrzebuję. Nie robię tych elfów tutaj jednak. Ja nie wiem w ogóle co się mu działo, ty widziałeś? Atak jakiś. Dobra, tu podbuduję Golda. No i zbuduję jeden zamek. Czyli tam gdzie aniołki mogę robić. Najbardziej opłaca przy forcie, nie? Więc... ten zamek tutaj. Dobra, jeszcze... Tyraxor. Fort teoretycznie jest otwarty. Wystarczy wejść tutaj. Ale myślę... tu paka jest tych. Potem ich skosić. Spróbuj to bez strat wygrać. Dobra, dwóch padło. Bardzo dobrze się rozdzielają. Czekanko. Easy win. Tak, nagrał się. Dobra. Co dalej? Ale Marcy da radę z ząbekami tutaj. Ja bym się przeszedł do stajni. To jest lot. Kurde, nie mam foderów. Przydały mi się jeszcze balista. Dam ciała, mogę kupić balistę od razu. Cieszę się bardzo. Zostawiaj. Cieszę się bardzo, że mnie zostawisz. Cieszę się. Dobra, idę po armię. Idę po armię. 34 gryfiny, to powinno tu wszystko czarnąć tym. Dobra, tura numer 2. Zacznijmy od Chrystka. Dobra. Tak, tak. Tu się wymienimy lekko. Teraz tutaj. Może Tyraxorem pójdę na górę po prostu, znaczy na północ. Spróbuję coś tutaj szybko skosić. Drzewo życia. Że od wiedzy znaczy się. Dobra. Leduję mi do tą balistę kupić. Tak. Dobiorę jeszcze. Żeby swordmanów. Tu załatwione. Nic nie ma na szkielecie. Tak. Nimbus. A zombiaki poświęcimy. Nimbus ma zaawansowane nekro. Chciałbym tu widzieć straty w zombiakach niż w czymś innym. Czy gang zombie. Zaraz go tutaj. Dobra, ściągniemy konterem mu. To źle to zrobię. Dwa centusie padły. Tak. Jeden HP. Dobra. Oszczędzimy go. Jest dwa szkieletory z powrotem. Jeszcze tu magię mam przecież. Właśnie. A to ja sobie magię użyję na tą walkę. O tak. 20. Mało. Oszczędnie. Coś przesadziłem. Co on tak naokoło poszedł? Strata moralki, a tu ma nic nie zmienia. Dobra. Jeszcze nasz warlock. Gdy tu jest mieczyk przy ataku. 170. W sumie tu może bym to dziubnął. Nie wiem, czemu tego nie atakowałem. Właśnie. Zmiana planów. Zmiana planów. O tak, czy wolicie? Ja się to podbiję. Też się poddać? Nie. Ile ich tam jest? 7 grupek. Mam jakieś AOE tutaj. Ta The Dripple, ale to nie akurat nie w tej walce. No to warałką będziemy strzelać. Trochę troglosów padnie tutaj. Może hejsta by to wrzucić. Na troglosów. Nie byłoby takie głupie. Tak. Ściąga i tak jednego. Spadamy. No i atak. Trzech padło. O, harpę nie zabiła. Na 5 zostało. Chyba życia. Potrzebuję tej many. Kurde, 8. Jeden damage brakło tutaj. Dobra. Ekspert magii powietrza. Bierzmy kasę. Tak, tutaj gold. I tu stopka. Może jeszcze innego hero gdzieś by dokupić. O, Gerwul z balistą. Dobra, on by miał sens jeszcze. Ja zrobię coś innego. Kupię Jonisa tutaj. To do pierwszego, tak? Kupię Jonisa i połączę armię. Pierwsze mam. Idę do pierwszego. Aha, tu nie ma zbyt ciekawie. Dobra, daję turę. Dzień trzeci. Dzień trzeci. Sania. Chyba bez strat będzie. Bo lista jest silna. Na rocznie level bohatera jest wyższy. Może nie jest mega silna, ale relatywnie w stosunku do zombie jest silna. Kurde, chyba stracę tego jednego, mogą się uciekać. Chyba da radę, nie? Ten pikinier. Czekam jeszcze. Na luzaku. Dobra, on się z balistą tam będzie piąstkował. Koniec. Wszędzie zombie. Wszędzie zombie. Bez strat, dobra. Przynajmniej to dobrze komp wyliczył. Zbieramy tartaczek. No tu nie przejdę. Dobra, weźmy expa. Kasa. O, tors legionisty. 4. poziom. No, pewnie nie użyję tego za bardzo. Dobra. Ulepszymy sobie. Coś tu sfarmimy. O kurde, jedna grupka. Dwarfy poświęcimy. Wielki tu był naszym power stackiem. Wjeżdżamy dwarfem. Jeden padł. No i gitara. Tak. Pozbieram sobie te precjoza tutaj. Kasę zbieram. Potrzeba sporo kasy, żeby anioły odpalić w miarę szybko. Teraz pytanie, no przejdźmy tutaj. Tyraxor. Też kasa. Kurde, korcię, żeby tu iść, ale... przejdę się bardziej. Zobaczymy, co komp ma. 2, 3, 4, 1. Wampiry. Tak nie za dużo. Kolejny tartak. O, zombie się do mnie chcą przyłączyć. Dobra, wezmę je, 24, może coś... No mniej ruch, ale może się przydadzą. Może zrobię jakiś rush. Airshield. Dobra, wracam się po te skarby tutaj. Tak. Gildia magów. Inne zamki nie rozbudowuję na razie. Sir Christiano. Kurde, nie chcę się walczyć. Gemy. Dobra, przy okazji. Są dwóch tych pajków. Niech będzie. Czy coś tam jest ciekawego? Zombiaki wszędzie. Wszędzie zombie. O, wywerny. Kult z wywernami. To mnie kampania zaskoczyła. Aha, tu jest exp. Expa nie potrzebuję. O, poziom mi skoczy. Co wezmę? Co jest tu? Krypta? Być może. Aha, to może być kiepsko. I manę zażrą mi, będę ją po walce. Ale zombiaki bym sobie zjadł. Coś się poddać? Nie. To będzie za rołki. Tak. Tyle tych harołek mam, jeszcze dwie. Spróbuję ich rozdzielić. Nierozdzielalni są. Teraz? A teraz tak. Dobra, widzę, że chyba nie odpuszczam. Nie będę tu kombinował. A, kurde, pomyliłem się. Może nawet nie. No, starczymy jednego. Tu jest drewno, dobrze wiedzieć. Drewno się przydać może. Kurde, po kamienie muszę... Aha, kamieni nie mam. To może pójdę po nie. Tylko zrobię mam morszadę. Chcesz ich pogonić? Pewnie. Niech będzie. Tak. Nimbus. Idźmy Nimbusem. Co jest tutaj? Dobra, idę na północ. Dużo do zbierania jest. Tylko takich chyba mniej istotnych rzeczy. To są zombiaki, kopalnia kryształków. Nie wiem, czy tu nie było przejścia. Trudno. Nasz portal. Mam nadzieję, że za turę będzie gotowy. Tak, powinien być gotowy za turę. Od razu go zrobię. Melodia. Mamy wiadomość. Hello, witam Embodzio. Gram właśnie sobie w kampanię. Oryginalną, klasyczną, że tak powiem. Ja. Zombie oddam, bo listę wezmę. Kurde, chcą się przyłączyć. Dobra, wezmę ich. Zobaczymy, co jest tu na barierze. Pusta. Pusta, czy się nie pokazuje nic? Też jest pusta. O, jest jakiś ten. Jakiś kąpek. Czyli tu zaliczę dywan tym bohaterem. No to może dobrze. Może dobrze. Może i dobrze. Co tu jest? Kopalnie. Tak. Nie zginiesz. To jest warlock nasz. Właśnie, ja bym się z tym urlokiem tu trochę armę powymieniał na dole. Co by mu tu dać? No wszystko oprócz wilków. Mieczyk sobie wezmę do tutaj. Chyba będę musiał po manę skoczyć. Niestety. Dobra, zamiana. Paka. 6. Dobra, niech będzie. Magia wody. No, od kopalnia tylko była. Kopalnia zawsze spoko. Jak za darmo to biorę. Dobra, zamków dalszych nie rozbudowuję. Dobra, tu miał być dywan. Czy chcesz się poddać? Tak, nie damy komputerowi expa. To nas raszuje pan kolega. Ale Chrystek powinien tutaj nieźle dać sobie radę. Tak jest. Nie wiem, czy szkielety brać jeszcze. A wezmę. Będzie trochę foderków. Co tutaj? Wezmę tych zombie. Będę zreszować kompa. Może coś się uda. Tu nie był. Spróbujmy reszować kompa, tak. Tutaj. No, czekamy na manę. Kto ma najwięcej ruchu? Centaury. 8. Orionem idziemy na złączenie armii, ale przy okazji wezmę złoto. Nimbusem też złoto. Tutaj czekamy. Lord Hart. Ja weźmiemy kryk. On jakiś artefakt ma. A, torsu ognisty. Dobra, on niech se tu czeka, na spokojnie. Potrzebuję statela zrobić. Co znaczy, że muszę markety pyknąć. zwykłych kamieni. Ten będzie kiepski biznes. Spróbuję Castle zrobić, gdzie mieć dwa anioły w drugim tygodniu, ale kamieni tu nie widzę za bardzo. Chyba, że gdzieś przeoczyłem. Drewno. Nie widzę kamieni. Więc może na targu jeszcze wymienię. To jest kopalnia, ale kopalnia nie daje mi natychmiast, tylko po czasie. Dobra, sprawdźmy. O, jest jakiś komp. Może zamek będzie w pobliżu. Czy nikt tu nie ma jakiejś magii? Odkrywania nie ma. Dobra. Pojedziemy go. No niedużo tego. Poddał się, ok. Gdzie to zamek będzie? W lewo czy w prawo? Kurde. Być może przy tej statule gdzieś. No ale to bez sensu, robić statuę obok zamków. Zamek też ma ten skill. Pytanie do twórców mapy, jak to rozkminili. Kamienie. Nie ma kamieni. Dobra. Dopiero te szczępy, bo będą straty. Na kuj kombat może wygram. Nie chcę mi się tego walczyć, dobra. Tak, tam gdzieś market jeszcze mogą zrobić, trzeci. Może tu będą kamienie. Krypta. Krypta to jest złoto. Więc nie bardzo. Nimbus. O, to będzie okazja do połączenia się. Tak. Dobra, próbujemy zrobić zamek. Gemy. Ale też nie za dużo. No dobra, udało się chyba. Tak jest. Ten stoi. Możemy sobie ciupnąć. O, ale damage. Źle zrobił. Powinno w górnego strzelić chyba. Będę musiał dwa razy manę zmarnować. Dobra, jest gitarka. Tutaj jest kaucik. Szkielety brałem. Dobra, przeczekam turę, chyba że coś dobuduję. Transformator szkieletów. Niech będzie. Dobra, pierw pozbieramy kasę. Teraz tutaj anioły, czy coś więcej? A może same anioły. Będziemy ulepszyć. Czyli tak. Patrzyłem gdzieś tutaj transport. Transport 1. Transport drugi już jedzie. O, obrona jest jakaś. zobaczymy, co autokombat powie. Dzień Centaurów. Powalczymy sobie. Tam trochę many. Dla tych najszybszych ściągnąłem. Kurde, nigdy zamykamy, nie miałem takiej pary staka. Zostawimy jednego tutaj. O, tu jest zamek, pusty. Kurde. Może Tyraxor dojdzie. Jeden ruchu brakło. No dobra. Trudno się mówi. Tutaj szkielety dobiorę. Dobra, możemy wgoldzić teraz. Tu też chyba były... Tak, dwa budynki do ratusza. Gdzie mi tu przylas? To obóz. Tutaj. Dobra, są archanioły. Teraz zrobię łączenie. Chaina będziemy robić teraz. Potrzebujemy jeszcze kogoś tutaj gdzieś. No właśnie, on sobie dokupił tutaj armię. Jeden gryf, niech będzie. Czy coś jest ciekawego? Chyba mam te czary wszystkie. Dobra, idę po te archanioły. Nimbusem sobie wjedziemy do budy. Przeczekamy tu turę. Możemy sobie dobudować wzmacniacz nekromancji. Będzie więcej kostków. Chrystek. Dobra, jeszcze przy tym zamku mi tutaj coś szalał komp. Muszę uważać. Aha, ona ma ten czar, taki The Dripple. I to może elfy tu dokupię. Dobra, tura. Właśnie, poluje mi tu na zamek. Moment, tych wywalę, bo mnie tu spowalniają. Idziemy z tymi archaniołami. Tak. Archanioły mamy na górze już. Szukamy kolejnych zamków. Czytałem, że tędy. Nimbus. Tu ma jakieś szczępy, ale... Tych szczępów nie jest aż tak mało. Przejdziemy się tędy. Tutaj chrystek. Żebym go zbejtował. Go zbejtował. Musimy tyle zrobić. Co jest w tym? Diamond golemy 2. Wezmę sobie je. Przyjdź mi stąd na pewno. Sprawdzimy jeszcze tą część mapy. Szkielety nie chcę. Golda podbudować. To City Hall. Dobra, tyle. Nie dam się zbejtować. Ja cię zostawię. Nie dam się zbejtować. Już idę, zaraz poczekaj jeszcze sekundę. Sprawdźmy sobie. Sprawdźmy co ma komp. 6664 Galtran. Wampiry. No, nie ma jeszcze chyba dużej armii. Jedziemy dalej. Tu z rzeki. Tutaj nie był komp. Kiedyś grałem tą kampanię, ale nie pamiętam dokładnie rozmieszczenia zamków. Idę tak w ciemno trochę. Na razie skautuję go tutaj. Tą komputerka. Że będzie drugi zamek przy tym. Przy Sfinksie. Tu też pójdę na scout. Zatrzymam się w tym, w sanktuarium. Tak. Tu jeszcze nie byłem. Puste? O, myślałem, że zombie będą. To zaskoczenie. Market. Tu jest ten komputer, będzie mi zbierał tam. Chociaż nie, wszędzie zombie pilnują czegoś prawie. Uruchomię swojego Warlocka. Kto tu jest powolny? A może zrobię coś takiego. Co tu mogę pozbierać? Ten gold chociażby. Muszę go ścignąć. Aha, bo ja armii nie mam. Bez armii chciałem ścigać, dobry jestem. A, tu nie ma na pewno. Tu też nie ma, chyba. Było odblokowane. Dobra, weźmy tam złoto. Tu pewnie też nic nie będzie. Jak to było, się skakało? O, zombiaki się przyłączyły. Może zombie powinienem farmić na tej mapie. Dobra, udało się. Tartak pilnowany. Zbieram kasę cały czas. Generalnie doświadczenie potrzebuję. Chociaż może do tego urloka mógłbym trochę pozbierać. Dobra. Tu mam czarów sporo, także się nie martwię. 100 damage'a. Czy 5 zombie zabijam magic arrowką. Widać easy walka. Jeszcze jednego ściągnijmy. Żeby centaury też miały co jeść. No, zachorowały niestety. Zdarza się. Ale expa było. O! Mam ekspert z kolara. Będę mógł nauczyć wszystkich resurrekcji. Tych co mają Wisdoma. kopię rypaczka. Destroy Undead by się przydał, to bym ich ściągnął. O, tu jest brama. Ja się nią przejdę. Powinien dać radę na wilczych jeźdźcach. Idę w lewy górny róg. Myślałem, że tam będzie zamek. Tu jest jakaś wioska. W ogóle jaki jest cel misji? Przejmij wszystkie wrogie miasta, zamki i bohaterów. Twoich 6 bohaterów przy zakończeniu misji. A teraz mógłbym ich farmić. Jest nawet sens w tym. Dobra. Nic nie buduje. O, leci. Ciekawe, czy zaatakuje. Spróbuję go zbejtować. Że mnie zaatakował w zamku. Dzień 6. Teraz będzie następna porcja aniołów. Logistyka, o! O, logistyka. To jest dobre, muszę sobie zapamiętać. Tu jest bohater chyba. Idę po logistykę tym bohaterom w takim razie. Idę na żywioł tym bohaterem. Dobrze, się podam za pieniądze i się odkupię tam, gdzie mam aniołki, także... Akurat jest mi to na rękę nawet. Tak zwana kontrolowana porażka. O, to jest jego ten. Jego main to jest chyba. Jego main. Więc pytanie, skąd on przyszedł? Może bardziej na dół? Tutaj nie był, widzę jeszcze. Tu może jakiś zamek być. A tutaj sobie poszukam dalej. A, znalazłem jakiś zamek. Ciemna chmura. Kapitol jest. Dobra, atakuje mnie tutaj. Dał się zbejtować. Ale on tu mnie rozwala. Nie no, ja chcę to przewalczyć. Musi być mega silny w czarach. A, 5 spell powera. No dobra, to mnie tu rozwali. Ja się dałem zbejtować. Mogę strzelać w sumie. Nie ma magii tutaj. Jakbym miał magię, to... Już dziurę zrobił. Cholera. Dobra, trudno. Tu nic nie ma w tym zamku, na szczęście. Musimy swojego urloka tam wysłać. Zmiana planów, kolego. Ale nie przywołałeś mnie. Tak. Nic się nie dzieje. Czemu on nie poleciał na tego bohatera? To jest szpitale do sanktuarium. Niech mnie cmoknie w pompę. zajmę się armią. Orionem pójdę sobie po logistykę. Co jest? Czemu nie walczą? Czemu nie walczą ze mną? Rołka. Najbardziej opłacalna. Jeżeli chodzi o koszt mana a damage. Na moje umiejętności przynajmniej. Zombiaków to możemy sobie poświęcać. Dostał. O, cytadelę dobudował. Ja many. Jakieś czary mam. Nawet nie tak słaby damage. 11 archerów. Nie wiem, czy nie lepiej autokombat było wybrać tutaj. Ile on damage'a za rołki? 50. Szkielety bym wykosił. Dobrze, przynajmniej wychodzi z zamku. Dobrze to wróży. No. Łobuz z niego. Kurde, gdzie czekał. Nie poddawaj. Stawi znak czy nie? Zaraz, to tam przejście chyba. No właśnie. To puść mnie pierwszą. I to umrę. Nie ma dziury? Nie ma. Nie, jest. Aha, tu jest. Dobra, wchodzę. Tu nie wchodzimy tym. Jeszcze. Udało się jakiś zamek go przejąć. Będzie miał mniejszy dochód. Ja tu sobie zrobię nocleg. Tyraxor. Może by ścignąć jego maina. Nie ma tu przejścia? Czy jest? Jest. Myliłem się, nie ma tu jego zamku. Tu jest jakaś wioska. Dobra, mam turę. Pobiegłem tu na południe. O, to bardzo niedobrze. Pytanie, czy tu jest przejście przez to czarne. Nie ma. To do dupy. No nic, tu go na pewno jakoś zrobimy zaraz. Zróbmy się ten surrendera tutaj. Chcesz się poddać? Tak. Odkupimy się tutaj. Pójdziemy sobie ulepszyć. Robię to moim mainem, bo nie wiem, czy mnie komputer nie chce gdzieś podraszować trochę. O, jest tartak, być może zamek będzie. Tu jest zamek. Kurde. Dobra, poszukajmy sobie trochę. Damy sobie autosave'a. jeszcze raz na szybko. Co jestem? Który to był bohater? Ten. No właśnie. No właśnie. Pytanie, czy tu nie ma zamku jeszcze? Potwórka z rozrywki. Zamiana armii. Poddanie się. Odkupienie się w stolicy. Zakup aniołów. Dobra, i teraz tutaj. Może sobie podejdę. Nimbus tak zapycha mi tylko tutaj wojska. Logistyka jest. Jest Galtran, tutaj jeździ. Koptuję sobie szkielety. Idziemy na północny zachód. Kop nic nie pozbierał jeszcze. Coś tu mogę dobudować? Stajnie mogę dobudować. Może powinienem wyruszyć już w ten dzień. Pytanie, czy brać coś więcej niż anioły? Nie no, nie potrzebuję chyba więcej. A, tu poszedł. Okej. Tak się będziemy bawić, mówisz? Dobra. Mamy tak dwie kreski ruchu. Może ponieść tędy dołem. Zaraz złapiemy w kleszcze jakoś. O. Rękawiczki ruchu. Magia ziemi w końcu. Chyba mogę to wziąć. Tak. Próbuję gdzieś tu się połączyć z tymi armiami. Szachuje mi tu zamek, ten komp. Z tego co widziałem, to też się poddać? Nie. Skąd ma tyle armii? Było skubane. Było skubane. Dużo ma tego. Ale tam nie miał nic pobudowane, on tu widzę pobudował. No dobra, będzie surrender najwyżej. Dobrze, bez many jest. A też po mnie. No to fajnie. Dobra, skoszą mu najwięcej, czego się da. Mam zostawić na? 10 damage'a potrzebuję. Ostatni strzał i poddanie. Co tu mu walnąć? W elfy. Za kasę. A to się nabudował. Ale ja też go raszuję, także jest wyrównana gierka. Czempiony, co go on tam pilnuje? Czegoś fajnego? Właśnie, chyba przejdę tędy. Teraz tak. Znaczy, że gdzieś tutaj mogę stanąć. Zobaczymy, co zrobi Galtran. Jeszcze urloka muszę odbudować gdzieś. Może tutaj po prostu. Tylko potrzebuję manę sobie odnowić. Tak jest. Teraz będę buty. Miecz ognia. Możecie nie umierać. Czy tak dużo strat? 40. Szczeliłem z Ice Bolta, bo manę kradną. Więc na to sam wyszedłem, użył czegoś słabszego. Dobra, bez straty. Wezmę wampiry, czemu nie? Tu... Nimbusem chyba sobie tu będę kampił. Nie mam nic lepszego do roboty. Muszę dojechać tylko tego. Dawaj, artefakty. Dojadę go w tej turze? Nie. Następnej. Logistyka jeszcze jest do wzięcia. Może ja sobie ją wezmę. Nie, odświeża logistyka, zostaw znak. Tak, tutaj. Coś mi pozabierał. Gdzieś kompa widziałem, tutaj. Dobra, przebijamy się przez te zombiaki. O, nie chcę się walczyć. O! To jest fajna sprawa. 9 poziom Warlock. Potrzebujemy wbić 10 poziom. 2000 expa potrzeba. Dobra, może trzeba zacząć chyba rozbudowę drugiego zamku. Może Club Temple dojedziemy jakoś. Jest, złapiemy gościa. Cieszę, że tu jeszcze jeden zamek jest. Mi się podda. Nie chcę, żeby mi się poddał w... Ja go nie atakował w tej turze. Zablokuję mu tutaj sanktuarium. Dobra, zobaczymy, co zrobi dalej. Dobra, logistykę sobie przygarnę. Tak. Dzień 5. Żeby się tu ustawić. Rozbuduję pozostałe zamki. Oprócz Necro. Nimbus tu będzie bronił. O, ktoś mnie zaatakował. Chcę się poddać, nie. Chcę zobaczyć, co on tu ma w ogóle. Czy jest szansa, żebym to wygrał? Może jest. Lisza musiałbym ściągnąć, będą mnie denerwować. Dobra. Zombie na sterydach. Będzie ciężko. Szkieletów może mu trochę skoszę. Nie wygram tego. To jest pewne. Ale bym jakieś straty jeszcze zadał. W ogóle nie ma jakiejś armii żadnej. Co tu mu wyjechać? Jeden wampir. Będzie jeden wampir. Dwa wampiry. Tylko że miał tę naturę jeszcze. 7. Ja powinien przeżyć. Dobra, poddajemy się. W takim razie ja sobie go odkupię tutaj. Zaraz z jakąś armią. Jak to było z kontrolą, chyba się kupowało. On sobie niech tu stoi. Będziemy mieli łącznika. Tak. Czyli ja go muszę dojechać. Przy okazji jakoś ten zamek tu wybronić. Dobra, jedziemy go. Poddał się. Chcę zobaczyć, co on tu ma. 764 bez many. Skusimy od razu szkielety. Poddaje się. Jak się nie podał, to może go kosztować bohatera. 50 zombich. Nie muszę w zombich wlecieć. Jakieś morale nie ma. 8 wampirów to jest 240. 110. O. Zombie padną. Udało mu się jeden wampir, co? Jak na G7? No a tam jest na G7, jest na G3. Aż tak? No dobra. Co teraz zrobimy? Trzeba tutaj odbić. Ja zrobię inaczej. Pójdę tam melodią. O tak zrobimy. Tyraxorem sobie pójdę tą logistykę zabrać. Magia ziemi. Potrzebuję tego expa. Dobra. Mam czary, powinien dać radę. Czy się poddać? Nie? Walczymy. 110 z arołki. Sześć razy muszę strzelić z arołki. W tej misji bohaterowie przechodzą do... O kurde, co ja robię? Porypało mi się. Chciałem szczelić. Przechodzą na następnej misji. Także wszystkie skille, które zbiorę z mapy, przechodzą. Wszystkie czary. Także warto by sobie pozbierać jakieś ataki, obrony. Dobra. Najlepiej, żeby mieli wszyscy 10. poziom. To bym sobie do biblioteki poszedł. Gdzie jest ta... Wampiry jeszcze przy okazji zrobię. Dobra. Dłużej to zajedzie, ale... Ciekawi, gdzie jest jego zamek. O, widzę już. Tu widać taką kulkę. Wybudował sobie pewnie ten budyneczek, który zasłania mapę. 6. dzień. Miałem Tower rozbudowywać. W zamku Castle jeszcze gryfony mogę zrobić. Dobra, tyle. No, tu mi leci. Gdzie jest melodia? Musimy go dojechać. Mnie drażni ten bohater. Kogo ma najsilniejszego teraz? Klawiusa. Ten, co mnie złoił na górze. Kurde, artefakt. No nie, to chyba najgorsza opcja była. Mogłem 2 artefakty dostać. Co za nędza. Dobra, zrobimy inaczej jeszcze. Spróbuję na wampirach z tym aniołem pokonać tutaj. Czy jestem w stanie mu dźgnąć zamek? Hehe, wjechałem mu do zamku. Spróbuję ten zamek obronić tutaj. Wjechałem mu do zamku. Tutaj Golden Pawilon zrobimy. Dobra, niech się buja. Uciekł. Tu musimy się wybronić. Dobra, wybroniliśmy się. Nie chcę tego walczyć, że to potrwa. 4 wampiry padły. 8 wilczych jeźdźców. Mamy jego zamki. Chyba wszystkie zamki Necro żeśmy ściągnęli. Został mu na żyje jeden zamek tego. Jak się nazywa? Rampart. Dobra. Na wszelki wypadek wykupię to. Teraz tak. Tutaj chciałem trochę expa zdobyć. Wezmę fodery na wszelki wypadek. Dobra, jest 660 expa. Poziom 10. Poziom 10 oznacza, że mogę jechać do biblioteki. I o to mi chodzi. Zblokowałem się tutaj. Tutaj. Nasz zamek. Uczniów tu tylko nie ma. ulepszyłem. 6. poziom. Będzie. Nie wiem, czy tu ma jakichś bohaterów. Właśnie, tu mi gdzieś uciekał. Tu mi gdzieś uciekał komp. Tu jest. Dobra, odkupił kogoś. Widomina odkupił. Najbardziej interesuje o to, żeby wziąć. Rok 10. Christian 7. Mam taki jeszcze 10. poziom? Nie, dobra, to wszystkich nie będę expił. Szkoda aż tyle czasu. Logistykę już miałem chyba. Ja nawet nie sprawdziłem. Odekspimy sobie. Gdzie on tam szpitalił? A tutaj. Biorę w ciemno. Idziemy Nimbusem. Gdzie on tu nam poleci? Tędy pewnie. Zbieram expa, jak leci równo. Może dobiję te 10. poziomy. Tu drzewko jest jeszcze. Poziom 8. Można 10. dobić. Jest biblioteka. Gdzie mi tu poleciał? Tutaj. Tu mam zamek. Kurde, nie chcę się go rozbudowywać. Wezmę sobie tę armię, tą armię. Zawsze mnie zastanawiało, co oznacza niebieski pasek przy awatarze bohatera. Mówisz o tym tutaj, po prawej stronie od mordki. Ten niebieski pasek to są spell pointy, czyli taka mana twoja. W tej chwili mam 40×40. Ale to jest Krystian, który ma tylko 10. Jego niebieski pasek jest dosyć malutki. Tylko nie jestem pewien, czy pytasz o ten niebieski, czy o jakiś może inny. Ale obstawiam, że właśnie o ten ci chodzi. Tu było jeszcze jedno drzewo? Tutaj było. Poziom 9. Tak, ten. No, to jest mana. Czyli to znaczy tyle, ile możesz czarów podczas walki używać, ewentualnie na mapie przygód. Czy mogę coś tu kupić? Zawsze się nazywa doświadczenie. Nie, doświadczenia nie widać, dopóki nie wejdziesz w szczegóły bohatera. Dobra, melodia poziom 9. sobie zrobię kontrolowane samobójstwo. To się poddać, tak. I sobie z nią wbiję poziom 10 tutaj, na drzewku. Kleryk. Do następnej misji mi przychodzi 6 bohaterów, więc to co nazbieram będzie się liczyć. Można by tu się gdzieś poddać znowu. Będę się nazbierać na północy. Tego kompa trzeba już dojechać. To tak się frywolnie biega. Dobra, poziom 10. To jeszcze nią do biblioteki pójdę. Siła czarów może być. Weźmy sobie wiedzę. Wiedza bohatera wpływa na właśnie wielkość tego paska niebieskiego, ile można mieć maksimum many. Nimbus, który ma Nimbus poziom 6? Nimbusa nie chcę na następnej kampanii. To sobie przerzucimy. Który rzęd ma poziom 9? Nim też chyba zrobię kontrolowane samobójstwo. Się poddać. O kurde, mało ruchu będę miał. Christiana też pod farmie. Logistyka. Gdzieś te kąpy biegają. Może jeszcze gdzieś tu pod farmie. Tutaj, w Koloseum na pewno. Tak. Dwóch bohaterów ma z tego co widzę. Pewnie, że chcę was skosić. Tu, że biorę nią bibliotekę. Kurde, ten rajon nie zdąży za bardzo. Poziom 9. Proszę? Nie wiem. Wrażliwości co dodać. Drzewięcie czarów. O, dzięki hola hola. Dzięki hola hola za followa. Trochę się zarymowało. A tym też sobie potwarmię. Poziom 5. Magia ziemi. Poziom 7 już jest. Temperatura. No to kombacie jadę, także nie muszę tych walk tu rozgrywać. Na szczęście, bo to trwało całe wieki. Dobra, jest biblioteka. Biblioteka daje 2 do wszystkich skilli. To jest chyba jeden z lepszych budynków na mapie. To znaczy, są dwie opcje. Jak potwory chcą uciekać, z nimi nie walczysz, to nie masz doświadczenia. A jak z nimi powalczysz, no to masz doświadczenie za nie, więc twój bohater leveluje. Z tym, że jest minus taki, że możesz mieć straty. Także już sobie musisz wykalkulować, czy przyjąć bez strat i bez doświadczenia, czy z doświadczeniem, ale z możliwymi stratami. Oczywiście może być tak, że bez strat wygrasz. To jest najlepsza opcja, bez strat z doświadczeniem. Kurde, gogi się pojawiły, nie mogę przejść tędy. Dobra, te kompy mi tu latają. Zaraz je tutaj dogonię. Będzie po krzyku. No ci nawet nie chcieli uciekać tutaj. Także byłem zmuszony do walki. Kurde mnie korci. Dobra, wezmę sobie. Chcesz się poddać? Nie. Oj. Tu też przesadziłem chyba. Tu też przesadziłem. Oni tu silniejsi są niż myślałem. Porypało mi się. Może to wygram jakoś. Tylko w wampirach jedyna nadzieja. Wampiry zaraz padną. Może to wygram. Masz porady jakieś, co zrobić, żeby wygrać na wyższych poziomach trudności? Mam. Warto, przynajmniej jak zaczynasz, pierwszą strategią rozbudowa miasta. Ja kiedyś grałem tak, że raszowałem kapitol, czyli dopływ gotówki do królestwa. I wydaje mi się, że to jest dla początkujących najlepsza droga na rozwój. A jak dojdziesz do wprawy, to stwierdzisz jednak, że lepiej się opłaca szybko armię robić i armią sobie zdobywać surowce z mapki, a kapitol zrobić później. Dobra, to jest pierwsza porada, czyli rozbudowa zamku. Polecam na początku właśnie. Możesz nawet na hardzie spróbować. Hard to jest 130%. Na ekspercie. To jest przedostatni stopień trudności, także zacząć w rozbudowę ratusza, a później kapitolu. I tak mniej więcej w okolicach 3-4 tygodnia ponieważ mi nie zumarmie. I spokojnie możesz sobie pozwolić na jej wykup. Druga porada, wybrać jakiś zamek, którym się łatwo gra. Nie wszystkimi zamkami się dobrze gra. I musisz sobie wybrać zamek, który pasuje do twojego stylu gry. Czyli na przykład jak lubisz na przykład bardziej grać łucznikami i atakować wolniejszych przeciwników, no to możesz wybrać zamek, który ma dobrych strzelców, czyli na przykład Castle. Ma marksmenów i mnichów. Może to być Tower, gdzie tam są 3 strzelcy, gremliny, magowie i tytani. Bo na przykład taki zamek Fortress ma strzelców tylko na 2. poziomie, to nim się ciężej gra. Wydaje mi się, że on jest pod bardziej zaawansowanych graczy, gdzie już bez łuczników się trzeba kombinować. Także polecam pograć, może niekoniecznie Towerem, tam gdzie są tytany, ale Castle. I sobie zraszować gold i później sobie spokojnie armię wybudować i spróbować w ten sposób pograć. No, oczywiście musisz doświadczenie nazbierać w walkach, które jednostki są skuteczniejsze, a które nie. Wszystkich się nie opłaca kupować, to mówię od razu. Ja w tych kampaniach większość jednostek ulewam po prostu. Nie chcę się czasu tracić. Kurde, wampira mi jedzie tutaj. Dobra, to powinienem to wygrać. Ale sobie armię trochę skosiłem. Zombie power. Na przykład te zombiaki są praktycznie bezużyteczne. Mają prawie zero ruchu. A, i warto inwestować w szybsze jednostki niż w wolniejsze. No chyba, że jest wolna jednostka, która strzela, no to wtedy może się opłaca ją kupować. Ale najwolniejsza jednostka w twojej armii decyduje o tym, ile twój bohater ma ruchu, więc warto mieć jak najszybsze jednostki. A przynajmniej, żeby ta najwolniejsza była w miarę szybka. Dobra, Chrystek. Komp mi próbuje ten zamek tu przejąć. Muszę go dobudować. Przynajmniej obronę jakąś. A, Melodia jeszcze ma ruch. To sobie coś tam do niej dołożę. No tu mi na autokombacie leci wszystko. Także fajnie. Przepraszam. Już się nie wyleczyłem z choroby. No, te smoki są słabe. Już wolę nawet Black Knightów z tego zamku. Dwóch Black Knightów silniejszych od jednego smoka. Sorry, musiałem się kurde wykaszleć już tam ataku kaszlu nagłego. Jeśli chodzi o Necropolię, to w Necropolisie się smokami nie gra. Przynajmniej we wczesnym etapie gry. Tam bardziej szkielety chyba się liczą w Necropolii, które są OP. Ze względu na nekromację może się z mapy ściągać. Trzeba tego kompa już dojechać. Poziom 9. Dziesiątki już nie dobiję. Tu na autokombacie pojadę. Poziom 10. Wezmę magię ziemi. Kontrolowana porażka. Też się poddać, tak. Wezmę sobie elfa. Jeszcze sobie Christianem podejdę do biblioteki. Sądzę, że zdążę. Kurde, może oddać mu ten zamek. Nie chciałbym wygrać tej kampanii przez to, że on się zamku nie odbije. Bo ja tu jeszcze dwoma bohaterami chcę. No dobra. Daj mu ten zamek, niech się weźmie jak chłopak. Zrobimy inaczej troszkę. Przedłużę trochę grę, ale będzie bardziej nafarmione w następnej misji. Tak. Może jeszcze zdążę logistykę wziąć. To jest moja główna armia tutaj. Tak, lecę po logistykę. Tu jeszcze jakieś budki sobie zbieram. A tak. Dobra. Będę go dokończyć. Sobie też więcej nie potrzebuję. Logistyka jest. Pusty zamek biorę. Nic nie ma tu do wzięcia. To jest siła czaru. Nic nie wezmę, tutaj jeszcze wezmę. Dobra, to jest chyba koniec misji w tym momencie. Ekspert taktyki. Weźmy eksperta taktyki, dobra, kolejna misja zrobiona. Zapiszemy sobie. Kampania 6, misja 2. O kurde, ale artefakty.